Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Czarny Pan i dzisiaj zapraszam was na kolejne zestawienie z serii Top 10 na moim kanale. Będzie to druga część moich ulubionych, jednocześnie moim zdaniem najlepszych pojazdów w Farmingu 22. Zaczynamy sobie od wagi ciężkiej, a mianowicie od kombajnu, który bardzo lubię. Jeżeli mam robić jakieś wielkie żniwa, to najczęściej wybieram tego oto klasa Lexiona. Dlaczego decyduję się właśnie na taką maszynę? I już wam odpowiadam. Przede wszystkim dlatego, że jest to wielka i bardzo wydajna maszyna. Dysponuje ona największym zbiornikiem w grze o pojemności 18 tysięcy litrów. Dzięki temu możemy puścić pracownika na nasze pole i przez długi czas mieć spokój. W sklepie ta maszyna prezentuje się następująco. Znajdziemy ją tutaj na ostatnim miejscu. Jest to kombajn bardzo drogi, ale jako jedyny oferuje aż 18 tysięcy litrów przestrzeni ładunkowej na zboże. Uczciwie trzeba przyznać, że ten oto John Deere również jest bardzo potężną maszyną i wielu graczy decyduje się na niego z różnych względów. Mnie natomiast klas bardzo się też podoba pod kątem wyglądu i koloru, który jest, bo po prostu moim zdaniem ta maszyna jest piękna. Header do tego kombajnu jest bardzo wydajny o szerokości roboczej 13 m i 80 cm, jednak header od marki John Deere jest nieco większy. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby połączyć header od John Deere'a z takim oto wielkim kombajnem. To w tej grze będzie bez problemu pasować, więc jeżeli zależy nam na wielkich, potężnych żniwach, to możemy właśnie coś takiego sobie zrobić. Ja w moich seriach bardzo często wykorzystuję ten kombajn, bo po prostu moim zdaniem jest on świetny i bardzo dobrze mi się nim pracuje. Pozostajemy w tematyce żniw, dlatego że teraz zaprezentuję wam sieczkarnię, która powinna spełnić wasze wszystkie oczekiwania. Dlaczego zdecydowałem się akurat na tego John Deere'a, skoro w grze mamy przecież mocniejsze i większe maszyny? Już wam odpowiadam na tak postawione pytanie. Zacznijmy sobie od przystawek do sieczkarni, ponieważ pracując na takim polu, będzie mi zależało na tym, aby uzyskać możliwie najwyższą wydajność. Najszersze przystawki mają szerokość roboczą wynoszącą 9 metrów. Wymagania jeśli chodzi o moc to 750 koni mechanicznych, więc idąc do sklepu będę szukał właśnie takiej sieczkarni, która ma taką moc wynoszącą przynajmniej 750 koni mechanicznych. Mamy tutaj trzy takie modele. New Holland jest bardzo dobrym wyborem, ponieważ dysponuje mocą 775 koni mechanicznych, natomiast ja osobiście wolę John Deere'a z tego względu, że jeżeli będę chciał mieć większą moc, to za w sumie niewielką dopłatą 64,5 tysiąca euro mogę tę sieczkarnię wyposażyć w zdecydowanie mocniejszy silnik. Jeżeli na przykład będę potrzebował pociągnąć taki zestaw, tak jak tutaj teraz widzicie, to mocniejszy silnik może się przydać. Każda sieczkarnia w tej grze jest stosunkowo dobra, natomiast ja osobiście najbardziej lubię tego John Deere'a. Po wielu testach, które udało mi się wykonać, stwierdzam, że jest to naprawdę bardzo ciekawy model i serdecznie go wam polecam. Kolejne żniwa przed nami, czyli tym razem trzeba zająć się tematem buraków cukrowych. Jest ich na polu bardzo dużo i maszyn do ich zbioru również w farmingu mamy ogromną ilość. Bardzo mnie to cieszy, dlatego że musiałem dużo czasu poświęcić na to, aby wybrać swoją ulubioną maszynę. Moim zdaniem najlepszym narzędziem do zbioru buraków cukrowych jest ten oto model od marki Grime. Dlaczego zdecydowałem się właśnie na ten wielki kombajn? Popatrzcie, mamy tutaj w grze kilka kombajnów, które można podłączyć do traktora, ale ja się skupię jednak na samojezdnych maszynach. Mamy do dyspozycji trzy maszyny. Ta czwarta służy tylko i wyłącznie do tego, aby buraki cukrowe załadować z ziemi, na przykład na przyczepę. Mamy dwie maszyny służące do wykopania i zbioru buraków cukrowych z pola, dwie maszyny od marki Ropa i jedną maszynę od marki Grime. Przewaga tej właśnie maszyny od marki Grime jest taka, że jako jedyna jest w stanie pomieścić w swoim zbiorniku 45 tysięcy litrów, w przeciwieństwie do tych pojazdów od marki Ropa, które odpowiadają
odpowiednio mieszczą 43 oraz 30 tysięcy litrów. Jeżeli potrzebujecie zebrać buraki z bardzo niewielkiego pola, to owszem, ropa Panther 2 będzie bardzo dobrym wyborem. Jeżeli natomiast wasze pole jest średniej lub dużej wielkości, to Grimer Exor 6300 Platinum będzie moim zdaniem najlepszym wyborem dla was. Dodatkowo Grime jest wyposażone od razu w header, który nie musi być dodatkowo dokupowany. Nie dość, że ta maszyna jest tańsza od odpowiednika od marki Ropa, to właśnie markę Ropa trzeba jeszcze dodatkowo wyposażyć w header, który nie jest za darmo. Przystawka do kombajnu marki Ropa kosztuje prawie 80 tysięcy euro, a to powoduje, że kombajn, który prezentuję wam w dzisiejszym odcinku, czyli Grimer Exor 6300 Platinum, jest mniej więcej o 100 tysięcy euro tańszy od swojego odpowiednika, od konkurencji, od marki Ropa. Leśnictwo w Farmingu 22 zostało bardzo mocno rozwinięte, oczywiście odnosząc się do premiery tej gry. Dostaliśmy wiele nowych funkcji, a także całe DLC skupione właśnie na leśnictwie. Jednak moim ulubionym harwesterem, czyli maszyną, kombajnem służącym do wycinki drzew, tak, moi drodzy, tę maszynę można też nazwać kombajnem zrębowym. I właśnie ten harwester z podstawowej wersji gry jest moim ulubionym narzędziem w tej kategorii. Zaraz wam pokażę dlaczego, natomiast musicie wiedzieć, że właśnie ten harwester, ten kombajn zrębowy od marki Rottne jest w stanie pociąć każde drzewo iglaste, czyli takie, które generalnie można pociąć harwesterem. Dla marki Rottne maksymalna grubość pnia wynosi 80 cm, żadne normalnie rosnące drzewo w tej grze nie osiąga takich rozmiarów. W przypadku marki Ponce możemy ściąć drzewa tylko i wyłącznie do grubości 64 cm, co może powodować taką sytuację, że trzeba będzie największe drzewa ścinać ręcznie. W przypadku tej oto maszyny marki Komatsu jest nieco lepiej, dlatego że pnie mogą mieć 71 cm. Jeśli chodzi o narzędzia, które zostały dodane w Platinum DLC, to dostaliśmy tutaj niewielki, taki starszy harwester marki Komatsu, który świetnie się sprawdza do mniejszych drzew. Natomiast mamy też nieco większy harwester, który może sobie poradzić już z troszkę grubszymi pniami, ale nadal to jest 70 cm. W przypadku maszyny Rottnej jest to 80, więc bez żadnego kłopotu jesteśmy w stanie ściąć każde drzewo. Tutaj dochodzi jeszcze kwestia mobilności, ponieważ 20 km na godzinę to jest wystarczająca prędkość, aby swobodnie poruszać się po lesie. I tutaj muszę jeszcze zwrócić uwagę na dwie maszyny. Mamy tutaj takiego oto potwora. To jest wielka, gigantyczna maszyna, która dodatkowo pozwala wyjechać z naszym ściętym drzewem w pionie. Jest to naprawdę świetna maszyna, ale z racji tego, że porusza się zaledwie 8 km na godzinę, ja bym z niej skorzystał tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będę prowadził wycinkę stacjonarną. Cena jest wysoka, ale również nie ma żadnego problemu, aby wyciąć każde dostępne drzewo na mapie, więc polecam wam również właśnie tę maszynę. A jeżeli szukacie czegoś bardziej ekstrawaganckiego, to myślę, że ta oto koparka od marki Volvo będzie dla was idealnym wyborem. Można ją wyposażyć w takie oto szybko złącze lub głowicę kombajnu, czyli właśnie taką głowicę służącą do wycinki drzew. Również ona ma bardzo dobre parametry, ponieważ jest w stanie ściąć drzewa o grubości pnia 81 cm. Natomiast jeśli chodzi o całokształt i wygląd, to moim subiektywnym zdaniem po prostu ta maszyna prezentuje się dla mnie najlepiej i dlatego najchętniej z niej skorzystam. Być może widzisz ten traktor po raz pierwszy w życiu, natomiast moim zdaniem jest to naprawdę świetna maszyna. Co prawda jest ona droga, bo ten traktor kosztuje mnóstwo pieniędzy, ale tak naprawdę jest to bardzo uniwersalna maszyna do pracy w lesie. Jest to część Platinum DLC, a maszyna jest od marki Kochenreuter. Bardzo mi się podoba fakt, że mamy tutaj ten wysięgnik, dzięki któremu bez żadnego kłopotu możemy przenosić całkiem spore kłody drewna. A jeżeli będziemy potrzebować wyjechać z tym drewnem z lasu, to tutaj od razu mamy wbudowaną wyciągarkę. Wymaga ona, tak jak już powiedziałem, Platinum DLC, jednak sam ten ciągnik
bardzo mi się podoba. Uwielbiałem nim grać, gdy grałem moją prawie realną serię na mapie Last Silver Run. Z pewnością, gdybym robił kolejne wielkie wycinki, zwłaszcza na górzystych mapach, to zdecydowałbym się na wykorzystanie tego oto ciągnika. Z tyłu bez żadnego kłopotu można podłączyć prostą przyczepę, dlatego że mamy tutaj wbudowany jeszcze hak. W Platinum DLC dostaliśmy dwa tego typu traktory i maszyna od marki Pfanzelt również jest bardzo interesująca, jednak jest oczywiście odrobinę mniejsza. Mnie jakoś bardziej przypadł do gustu ten oto zielony potworek od marki Kochenreuter. Porusza się stosunkowo wolno jak na tego typu traktor, dlatego że zaledwie 40 km na godzinę, a ta wersja, którą wam teraz pokazuję, kosztuje, no, troszkę sporo, bo ponad 420 tysięcy euro. Z ciekawostek powiem wam, że ten traktor występuje w bardzo ciekawym pomarańczowym kolorze oraz takim ni to białym, ni to ekri, takim oto właśnie kolorze. Nie wiem co to jest, możecie mi napisać w komentarzu. Oprócz tego, że ta maszyna wyposażona jest w taki oto dźwig, którym można podnosić kłody, to z tyłu ma wyciągarkę, którą można pociągnąć aż 8-tonowe kłody. Może być ich oczywiście więcej, jednak sumaryczna masa nie powinna przekroczyć 8 ton. Jest to naprawdę bardzo dużo i czyni ten traktor niesamowicie wydajnym do pracy w trudnych górskich warunkach leśnych. No a teraz zestaw, którego chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Volvo L180H. Jest to maszyna, która jako jedyna jest wyposażona w taką oto łyżkę o pojemności 10 tysięcy litrów. Bardzo mi brakowało takiej gigantycznej ładowarki i wraz z Platinum DLC takie coś otrzymaliśmy. Właściwie to dostaliśmy dwie genialne ładowarki od marki Volvo, mniejszego brata, czyli L120H oraz większego L180H. Gigantyczna maszyna, która jest wykorzystywana przeze mnie chociażby w mojej serii na No Man's Land. Tę oto ładowarkę możemy wyposażyć m.in. w chwytak rozładunkowy, podnośnik worków Big Bag, gigantyczne widły do palet, a także czerpak wysokiego zsypu o pojemności 10 tysięcy litrów, do którego możemy załadować chyba każdy produkt leżący na ziemi w farmingu. Co tu dużo mówić, jest to największa maszyna, którą bardzo lubię i serdecznie wam polecam. No to teraz troszkę trzeba zmniejszyć kaliber, dlatego że zamierzam pokazać wam ładowarkę, która jest tania i dobra. Dokładnie, mamy tutaj ładowarkę od marki Manitou, która bardzo mi się podoba, a przede wszystkim świetnie sobie poradzi na mniejszych oraz średnich gospodarstwach. Jeżeli na przykład potrzebujesz nakarmić swoje zwierzęta i dostarczyć tam kilka beli, to właśnie tego typu ładowarka w zupełności powinna ci wystarczyć. Wielu graczy nie lubi ładowarek, które są łamane, tylko szuka takich modeli, które mają skrętne koła. Tak naprawdę nie ma znaczenia, czy wybierzesz tę małą ładowarkę od marki Manitou, albo na przykład tego Faresina, oczywiście zwracając uwagę na to, żeby wybrać wersję spalinową, a nie elektryczną. Te dwie ładowarki w zupełności powinny ci wystarczyć, jeżeli będziesz chciał, tak jak powiedziałem, na przykład nakarmić swoje zwierzęta. Moim zdaniem robią one naprawdę świetną robotę, a ich główną zaletą jest to, że po prostu są stosunkowo tanie i bardzo wydajne. A teraz czas, żebyście poznali mój ulubiony wózek widłowy, z którego jednak korzystam stosunkowo rzadko, bo najczęściej używam autoloadów. Ale jeżeli wykorzystuję już jakieś wózki widłowe, to najczęściej decyduję się na ten od marki Manitou. Znowu, jest to maszyna, która jest stosunkowo tania, ale przede wszystkim bardzo dobra. W grze, licząc wszystkie DLC, mamy 4 wózki widłowe. Ten wózek widłowy od marki Manitou jest po prostu najtańszy. Drugi, najtańszy, jest od marki Jungheinrich, ale ja z niego nie lubię korzystać ze względu na to, że ma po prostu zbyt małe kółka. Ja poszukuję jednak wózka widłowego, który nie jest wózkiem halowym, tak jak ten, tylko wózkiem, który można spokojnie wyjechać na nierówne podłoże. Ten świetnie się sprawdza, jest niewielki, ja nie ładuję po 10 palet na raz, więc nie potrzebuję żadnego większego modelu. Jednak jeżeli byście chcieli i szukali czegoś większego, to ten elektryczny pojazd od marki Jungheinrich, albo ewentualnie nieco większy brat naszego Manitou, w zupełności powinien wam wystarczyć i to również są bardzo dobre maszyny w farmingu. Ta maszyna dodatkowo jest w Platinum DLC, więc jeżeli gracie na mapie Last Silver Run, to możecie właśnie już od samego początku mieć ten wózek widłowy na waszej mapie.
Legendarna Mahindra, którą wielokrotnie ścigaliśmy się na live'ach, to jest mój ulubiony samochód. Między innymi dlatego, że jest po prostu mały, zwinny, szybki, można nim sobie podriftować, tak jak ja wam to teraz pokazałem, więc dostarcza mnóstwo fanów z jazdy. Jest to taki, można powiedzieć, bardziej pojazd, którym lubię jeździć, niż który ma jakieś realne zastosowanie na gospodarstwie, chociaż jeżeli na przykład zaczynacie sobie od zera, to naprawdę pozwala wam bardzo szybko pomóc, dlatego że można do niego z powodzeniem podłączyć jakąś przyczepkę, a sam wyposażony jest w taką oto pakę. Dodatkowo jedzie stosunkowo szybko, dlatego że jak na tak mały samochodzik prędkość maksymalna wynosząca 97 km na godzinę moim zdaniem jest wynikiem imponującym. W sklepie ten pojazd będzie miał wielu konkurentów, m.in. ten pojazd od marki John Deere, jednak ja osobiście lubię Mahindrę ze względu na to, że jest stosunkowo tania i przede wszystkim bardzo szybka. Czasami wykorzystywałem ten pojazd do tego, aby przemieścić się z punktu A do punktu B jak najszybciej i właśnie dlatego lubiłem ten pojazd. Jakoś osobiście nie przepadam za tymi domyślnymi pick-upami, bo moim zdaniem są to auta po prostu stosunkowo nudne, a ja jednak w farmingu szukam troszkę innych pojazdów, co nie zmienia faktu, że ten pick-up jest jak najbardziej okej i absolutnie do niego nie mogę się przyczepić. O dziwo również nie za bardzo mogę się przyczepić do tych dwóch pojazdów od marki Kubota, a nawet powiem więcej, że Kubota RTV XG850 Sidekick to jest numer 10 w moim zestawieniu ze względu na świetny stosunek ceny do możliwości. Jest to, można powiedzieć, troszkę słabszy brat naszej Mahindry i jednocześnie nieco mniejszy pojazd. Tutaj mamy 65 km na godzinę maksymalnej prędkości, ale również możemy załadować dość sporo rzeczy na pakę i podłączyć sobie przyczepkę. Pewnie nie spodziewaliście się, że kiedykolwiek będę chwalił Kubotę, ale tak, ten pojazd jest jednym z moich ulubionych pojazdów tej marki. Oczywiście jest jeszcze ciągniczek sadowniczy, który akurat w tym zestawieniu się nie znalazł, ale jeżeli oglądaliście moje materiały dość uważnie, to wiecie, że ciągnik sadowniczy od marki Kuboty również oceniam bardzo, bardzo pozytywnie. Tutaj mamy pojazd, który jest w stanie jechać około 60 km na godzinę, prędkość maksymalna wynosi 65 i w zupełności moim zdaniem jest to wystarczające na małe i średnie gospodarstwa. Pojazd jest stosunkowo tani, więc jeżeli na przykład zaczynamy sobie serię od zera, to moim zdaniem zdecydowanie warto go rozważyć. Bardzo mi się podoba fakt, że śmiało można tutaj napakować troszkę drewna i podłączyć przyczepkę, dzięki czemu jak najbardziej seria od zera z tym pojazdem ma rację bytu. To były właśnie moje ulubione, a zarazem moim zdaniem najlepsze pojazdy w Farmingu 22. To jest już druga część tego zestawienia, więc jeżeli nie widziałeś pierwszej, w której skupiałem się przede wszystkim na traktorach, to po prostu zachęcam Cię do obejrzenia tamtego odcinka. Daj znać proszę w komentarzu, które z tych pojazdów lubisz, albo być może których z nich nie lubisz, no bo oczywiście ten ranking był rankingiem subiektywnym i możecie się z nim nie zgadzać. Mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał, jeśli tak, to zostawcie koniecznie łapkę w górę, a ja się już z Wami żegnam i zapraszam Was na kolejne filmy, cześć!